Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. A w nim opowiem o jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń na arenie ufologicznej z pierwszej połowy 2024 roku. Chodzi o sensacyjne wręcz oświadczenie pułkownika Karla Nella, który powiedział, że nie ulega wątpliwości, iż obcy nie tylko istnieją, ale również wchodzą w jakieś interakcje z człowiekiem. Ten wojskowy, związany zawodowo z wieloma agencjami oraz z przemysłem zbrojeniowym, oświadczył na konferencji SALT w Nowym Jorku, że tzw. Tak wyższe inteligencje są w stanie jakichś interakcji z człowiekiem i to od dłuższego czasu. A fakt ten nie ulega żadnej dyskusji, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dlaczego informacje o tym są więc ukrywane? Nel wskazuje, że po prostu rządom państw na świecie brak pomysłu na to, jak zająć się UFO, jak zająć się tymi istotami. Warto dodać, że Nel, który służył również w tzw. UAP Task Force, czyli organie zajmującym się problemem niezidentyfikowanych obiektów, znany jest dobrze środowisku ufologicznemu. Między innymi z wypowiedzi dotyczących tak zwanego katastrofalnego disclosure. O nim powiem nieco więcej za chwilę, ale tak w skrócie chodzi o sytuację, w której nagłe ujawnienie faktu istnienia oraz działalności istot nieludzkich albo obcych na Ziemi mogłoby pociągnąć za sobą bardzo, bardzo daleko idące konsekwencje. Drodzy Państwo, powtarzam, były żołnierz. Oświadczył na konferencji zorganizowanej dla świata biznesu, że obcy nie tylko są, nie tylko istnieją, ale też działają na Ziemi. Czy nie jest to wstrząs dla opinii publicznej? I dlaczego nie odczuwamy wstrząsów wtórnych? Skąd pewność Nela, że obcy są między nami? Czy rzeczywiście ludzkość nie jest gotowa na zmierzenie się z tym problemem? I czy ta wypowiedź pułkownika to jedna z najbardziej doniosłych. Przełomowych deklaracji w świecie ufologii na przestrzeni ostatniej dekady? Czy może jest też w tej sprawie coś, co powinno hmm, studzić i hamować nasz entuzjazm oraz emocje? O tym w dzisiejszym odcinku. Ale nim przejdziemy do konkretów, tradycyjna przypominajka. W opisie jest odnośnik do Patronajta, w opisie macie mojego e-maila, macie adres do Discorda. Gdzie możecie sobie dyskutować z innymi członkami społeczności, a jeżeli jesteście nowymi subskrybentami, to koniecznie sprawdźcie sobie audycje archiwalne. Dzisiejszą audycję podzielimy sobie na kilka części. Najpierw się przyjrzymy postaci pułkownika Nella, potem poznamy szczegóły jego wystąpienia, jakie zdaniem niektórych było bezprecedensowe i jakie zapisze się w historii nie tylko ufologii. A na koniec zadam kilka ważnych pytań, które powinny nam dać do myślenia. O pułkowniku Karlunelu na moim kanale mowa była już kilka razy. Między innymi w kontekście jego słów na temat katastrofalnego disclosure, czyli sytuacji, kiedy ujawnienie szeroko rozumianej prawdy o obcych czy o istotach nieludzkich, jak się to teraz mówi ładnie, wywołuje efekt domina, powodując destabilizację sytuacji na świecie. Czyli ujawniamy istnienie obcych nagle i mamy szok ekonomiczny, społeczny, religijny itd. Ale onelu zrobiło się głośno również w listopadzie ubiegłego roku, kiedy na konferencji inauguracyjnej Fundacji Sol zaprezentował coś w rodzaju schematu, według którego powinno się odbywać kontrolowane, podkreślam kontrolowane niekatastrofalne ujawnienie. I ten proces. Bardzo powolny, mozolny, rozciągałby się na kilkanaście lat. Innymi słowy, gdyby chciano nam przekazać informacje o istnieniu obcych oraz ich działalności, powinno się to odbyć powoli. Zapytacie, no dobrze, skoro Nell mówił w listopadzie, że to się powinno odbyć w przeciągu kilkanaście lat, krok po kroczku, a on to zrobił w 20 minut na konferencji w Nowym Jorku, to gdzie tu konsekwencja? No. Zaraz o tym powiemy. Tenże pułkownik Nell zostaje zaproszony na konferencję SALT i Connections w Nowym Jorku, która się odbyła w dniach 20-21 maja. Co ważne, Nell zastępuje tam swojego kolegę, majora Davida Grasza, dla którego miało to być pierwsze publiczne wystąpienie od kilku miesięcy. Grasz jednak oświadcza, że się nie zjawi, tłumacząc się innymi obowiązkami. Pojawia się za to Nell. Który wywołuje sensację. Sensację słowami o braku wątpliwości, a dosłownie o zerowych wątpliwościach wobec tego, że nasza planeta jest odwiedzana przez przedstawicieli innej inteligencji i że dochodzi do jakiejś interakcji na linii obcy człowiek. Powiedzmy sobie jeszcze słowo o Marce, o firmie, jaką jest Salt, albo Salt. Jest to powstałe w 2009 roku przedsięwzięcie. Skupiające wiodących inwestorów, twórców i myślicieli. To jest akurat cytat z ich strony internetowej. Misją SOLT jest napędzanie postępu i innowacji przez tworzenie pomostu na linii inwestorzy, a tak zwany kapitał intelektualny. Czyli chodzi o wyławianie chyba co mądrzejszych ludzi, aby po prostu osoby dysponujące dużymi sumami, środkami mogły, w te osoby. Inwestować mogły czerpać z ich pomysłów. Jednym z założycieli SOLT jest Antony Karamucci, finansista związany z Goldman Sachs, a także przez bardzo krótko szef do spraw komunikacji w Białym Domu za czasów Trumpa. Dodam tylko, że ta firma organizuje spotkania, wykłady na przeróżne tematy związane przede wszystkim z finansami, ale nie tylko. No, i pojawia się pytanie, drodzy Państwo, czy przez rozmowę z kimś takim jak pułkownik Nell, który jest też, co trzeba powiedzieć, menadżerem i kierował kilkoma firmami, oni chcą zwrócić uwagę na bardzo konkretny problem. I chcą zainteresować środowiska finansowe kwestią działania na ziemi innych inteligencji. A może chodzi tylko o zrobienie sobie reklamy i wywołanie sensacji. Tego niestety nie wiem. Podczas wspomnianego panelu, podczas rozmowy, Nel był przepytywany przez reprezentującego Salt Aleksa Klokusa, który zadał mu kilka pytań. To pierwsze dotyczyło przeszłości zawodowej pułkownika Nela, a ta jest równie imponująca jak jego poglądy. Bo posłuchajcie: On z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem ale w czasie służby wojskowej, którą odbywał m.in. w bazie Wright-Patterson, ta się też wiąże z wieloma tam teoriami ufologicznymi, to pułkownik został wysłany przez wojsko na dalsze studia i kursy związane m.in. z informatyką, ze strategicznym planowaniem itd. Tak Nell wpełnił także służbę w US Africa Command, o, zajmował się satelitami, dodatkowo, jak mówiłem, pracował jako menadżer w sektorze prywatnym, był też związany z wieloma, jak sam mówi, trzyliterowymi służbami, ponadto pracował w Bellu, w Northrop Grumman, dodatkowo, uwaga, jest jeszcze doradcą w takiej jednostce o nazwie Army Futures Command, to jest taka jednostka, której celem jest modernizacja armii i wytyczanie nowych, drugiej rozwoju, zatem Człowiek orkiestra, a jeżeli dodamy do tego, że otarł się on również o UAP Task Force, czyli tą jednostkę, której zadaniem było śledzenie i badanie obiektów UAP, oto jest człowiek o przebogatej przeszłości i przebogatym doświadczeniu. Nagle ten facet przychodzi na konferencję i mówi, że nie ma żadnych wątpliwości, iż na Ziemi przebywa obca inteligencja. Pytanie Klokusa. Dotyczy tej inteligencji. On pyta Nela, czy wierzy pan w jej istnienie? Zwróćcie także uwagę, iż Klokus używa ciekawego sformułowania. Mówi nie o obcych, nie o jakichś tam wiecie, ufitach, ale o wyższej formie inteligencji nieludzkiej. Ciekawe. Nelmu odpowiada coś takiego: cytuję. Nieludzka inteligencja istnieje. Dopuszcza się interakcji z człowiekiem i nie jest to proces nowy, lecz trwający od dawna. Wiedzą o tym niewybieralni urzędnicy w naszym rządzie. Dodał też oczywiście Nel, że nie ma wątpliwości, iż taka sytuacja ma miejsce i ma wobec tego zerowe wątpliwości. Zapytany o dowody na poparcie tego stanowiska, Nel się odwołał do kilku postaci. Do Paula Heilera, byłego ministra obrony Kanady, do ojca izraelskiego programu kosmicznego rakietowego Haima Escheda, do Christophera Melona, do Luisa Elizondo oraz oczywiście do Davida Grasha. Wszyscy ci panowie wspomniani odnosili się w swoich wypowiedziach do faktu takiego, że Ziemia jest odwiedzana przez przedstawicieli obcych inteligencji. A także, że istnieje jakieś przysiężenie, które ma na celu zachowanie tego w tajemnicy. Oczywiście i Helier, i Eszet, i chociażby Graż widzą tę sytuację bardzo różnie, bo oni przedstawiają nam nieco różną wersję tego procesu. Graż nam mówi o tym, że są. Przejmowane jakieś dziwne obiekty, podczas gdy Esed opowiadał przecież o tajnych paktach z kosmitami. To była część odpowiedzi Nela, że on wskazał na kilka osób, które przekazują bardzo konkretne informacje. Natomiast druga część wypowiedzi Nela mówiła o tym, co wiemy o kosmosie. Wskazał on na szansę na istnienie innych inteligencji w bezkresnym wszechświecie. Mówił o projekcie SETI. Jednakże, wszystko wskazuje, że inne inteligencje nie wybierają wcale takiej drogi kontaktu poprzez sygnały, np. radiowe ale oni są zdolni do podróży na Ziemię i nawet potrafią wchodzić w jakieś kontakty z ludźmi. Na pytanie Klokusa: dlaczego rząd dlaczego establishment tak niechętnie mówi o tym temacie? Nel wskazał na sześć kwestii. Pierwsza, najważniejsza, to narodowe bezpieczeństwo i wszystkie wątpliwości, wszystkie potencjalne zagrożenia, jakie te obiekty mogą wywoływać właśnie dla kraju. Po drugie, potencjalny brak planu na wypadek, nie wiem, interakcji z kosmitami. Tego Nel niestety nie precyzuje. Mówi jednak o braku planów, braku pomysłów na to, jak sobie z tym problemem radzić. Po trzecie to obawa przed destrukcyjnym wpływem informacji na temat obcych na społeczeństwo. Są też pozostałe czynniki. Nel wskazuje, że możliwe, że istnieje jakieś tajne, niejawne sprzysiężenie w tej sprawie, że poczyniono jakieś niejawne ustalenia zakulisowo, pomijając demokratyczne mechanizmy i struktury, a może nawet w ten sposób dokonano jakichś naruszeń prawa, związanych z obcymi i chce się to przykryć. Kolejny powód to taki brak przekonania niektórych środowisk, że ten problem jest realny. Na pierwszy plan, zdaniem Nela, wysuwa się jednak kwestia bezpieczeństwa narodowego oraz wspomnianego braku planu, co może prowadzić do społecznych wstrząsów. Dlatego też on, podsumowując już tą wypowiedź, mówi tak: żaden odpowiedzialny przywódca nie powie o obcych nie powtórzy tych słów, które on wypowiedział, czyli że oni są i że działają, bo każdy odpowiedzialny polityk będzie wiedział, że może to doprowadzić do różnego rodzaju reperkusji. Zdaniem Nella, zadaniem rządu jest przedstawianie obywatelom najdokładniejszego obrazu stanu rzeczywistości. I nawet jeżeli, jak mówi, doszło do jakichś naruszeń prawa związanych z badaniem zjawiska UFO trzeba tę patologię zakończyć. A jeżeli nie ma nadzoru nad tym zjawiskiem, nie ma nadzoru nad tymi nieludzkimi inteligencjami, jeżeli nie ma związanych z tym procedur, to trzeba je stworzyć. Dlatego najlepszym sposobem na zapobieżenie problemom, jakie mogą powstać w związku z, z kontaktem, w związku z interakcjami oficjalnymi z tą inteligencją kosmiczną, jest kontrolowane ujawnianie tych informacji stopniowe, powolne, przyzwyczajanie ludzi do prawdziwego stanu rzeczy. Przeciwieństwem tego kontrolowanego ujawnienia jest sytuacja, która może wywołać poważniejsze następstwa i jest to owo destrukcyjne, katastrofalne ujawnienie. Innymi słowy, według pułkownika Nela, bezpiecznie jest ujawnić Pewne informacje o obcych zawczasu, aby zostały one przepracowane na spokojnie przez społeczność międzynarodową, przez specjalistów. I to jest lepsze rozwiązanie od czekania na samoczynny rozwój sytuacji. Czekania na, nie wiem, objawienie się obcych albo ujawnienie informacji na ten temat przez jakiś inny kraj, na przykład Chiny. Zdaniem Nela istnieją pewne czynniki ryzyka związane z, ze społecznym kolapsem, do którego może prowadzić ujawnienie. On tutaj się powołuje na taką sytuację z XII wieku przed naszą erą, kiedy nastąpiło takie tajemnicze tąpnięcie cywilizacyjne. Oczywiście ono nie było związane z disclosure i obcymi, ale było związane z szeregiem czynników stresowych dla organizmów państwowych, które się na siebie nałożyły. I w tym czasie wiele cywilizacji starożytnego wschodu Tzw. Bliskiego Wschodu, jak my to dzisiaj mówimy, upadło. Upadło albo doznało kryzysu i potem się już nie podniosły. Nasza cywilizacja, jak mówi Nel, również znajduje się obecnie pod wpływem wielu czynników ryzyka. Są to czynniki ekonomiczne, dyplomatyczne, polityczne itd. I dodanie do tego zestawu problemu związanego z obecnością. Innej inteligencji, wyższej inteligencji na pewno nie poprawiłoby obecnej sytuacji na świecie. Zapytany przez Klokusa o to, czy ludzie nie są gotowi zaakceptować innych inteligencji, czy raczej po prostu nie są zdolni do obrony przed nimi, Nel powiedział coś bardzo interesującego. Jego zdaniem, z jednej strony, nasza kultura popularna wypełniona jest odniesieniami do UFO, obcych Roswell, starożytnych kosmitów. On nawet wspomniał rancho Skinwalkera. Czyli nasza popkultura jest przesycona obcymi. Ale czym innym jest to, a czym innym sytuacja i konfrontacja z nową rzeczywistością, gdzie dzieci obcy istnieją w namacalnej formie. Podał on jeszcze jeden przykład. To tak, jakby nagle wierzący człowiek zetknął się z cielesnym aniołem, Albo z jakąś transcendentalną istotą, czym innym jest wierzyć w coś i mówić o czymś, a czym innym jest mieć z tym czymś do czynienia. Także umysłowość ludzka może się absolutnie zmienić i nigdy nie być już taka sama. W tym tkwi jego zdaniem klucz do zrozumienia problemu. W toku dalszej dyskusji Klaukuś naciskał go jednak, pytając, czy te inteligencje nieludzkie mogą być niebezpieczne dla człowieka. Nel odpowiedział mu w ten sposób: Skoro prawa natury w innych miejscach wszechświata, na innych planetach, są takie same jak na Ziemi, to działa tam również prawo doboru naturalnego. Wynika z tego, że muszą istnieć ofiary i myśliwi. Także na innych planetach muszą być jedzący i zjadani. Darwinizm może być, jego zdaniem, powszechny w kosmosie. Zatem obcy, też mogą mieć swoje potrzeby, które będą argumentować i starać się je zaspokajać, ale zdaniem Nela naiwna jest wiara w to, że kosmici, te istoty nieludzkie, będą kompletnymi altruistami albo będą źli z natury. Prawdopodobnie ta sytuacja będzie bardziej złożona, czyli ich natura nie będzie taka jednoznaczna. Nie będą albo bardzo dobrze, albo bardzo źli. Będą być może gdzieś po środku. Na pytanie o nieuchronność ujawnienia, o to, że po prostu sytuacja związana z istotami nieludzkimi znajdzie się na ostrzu noża i trzeba będzie zdecydować się na disclosure, Nel odpowiedział coś, co zrobiło na mnie wrażenie muszę powiedzieć, że my dzisiaj nie jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, że dyskusja o konieczności ujawnienia była przez lata podnoszona na wielu szczeblach, natomiast obecnie mamy do czynienia z takim pikiem, z sytuacją, kiedy się to nagromadziło. I takim najważniejszym elementem tego wszystkiego była odgórna próba wprowadzenia kontrolowanego prawnie ujawnienia. Miało to miejsce w grudniu 2023 roku. Pamiętacie, kiedy starano się wprowadzić to prawo dotyczące właśnie kontrolowanego disclosure. Co ciekawe, warto zapamiętać, że Karl Nell mówi o próbie reaktywacji tego przedsięwzięcia legislacyjnego, ale nie wiadomo w jakiej formie. Latem bieżącego roku. I nie wiemy też dokładnie, czy chodzi o tą ustawę, ten projekt zaproponowany niedawno przez deputowanego Burscheta, ale on nie idzie tak daleko. On obejmuje jedynie publikację pewnych dokumentów. Zatem czy pułkownik Nel wysypał się nam odnośnie kolejnego planu wprowadzenia kontrolowanego disclosure? Może. Oprócz tego, w rozmowie z przedstawicielem SOLT, Nel mówi o roli Stanów Zjednoczonych w projekcie ujawnienia. Choć, jak widzimy, w praktyce jest ona wiodąca, a inne kraje ograniczają się do takiego dyplomatycznego milczenia, to zdaniem pułkownika kontakt z inteligencją nieludzką to jest problem międzynarodowy, wymagający też międzynarodowej współpracy i włączenia się w to innych krajów. Co ciekawe, Nel powiedział również coś o roli Watykanu w tej sprawie i poczynionych odniesieniach, ale o tym za chwilę. Kaukus zapytał go również, czy biorąc pod uwagę słowa Grasza o rozbitych obiektach nieznanego pochodzenia które no, mogą przecież odmienić wszystko na polu techniki nie trwa taki zakulisowy, potajemny wyścig w inżynierii wstecznej a sprawa łapów i NHI, czyli tych inteligencji nieludzkich. Nie jest przypadkiem traktowana przez państwa świata priorytetowo przynajmniej przez niektóre. I tutaj Nel odpowiedział wymijająco. Wskazał, że istnieją dwa stany, świat przed ujawnieniem i świat po ujawnieniu, a przestrzeń między nimi oddziela wąski pas destabilizacji. Na sam koniec rozmowy z pułkownikiem, Klaukus powiedział, że wyobraża sobie sytuację. Kiedy oficjalnie przyznaje się istnienie wyższych inteligencji nieludzkich, chociaż same formy ich manifestacji, same zjawiska z nimi związane, a także szersza natura rzeczywistości pozostaje dla nas tajemnicą. Co on ma na myśli? On mówi po prostu, że może dowiemy się kiedyś, że obcy istnieją, ale nie będziemy mogli się do nich zbliżyć w żaden sposób ani ich zrozumieć. Innymi słowy, nawet jeżeli dojdzie do ujawnienia, może nie dojść do kontaktu. My będziemy żyć tylko ze świadomością ich istnienia. I na to pytanie Nel też mu otwarcie nie odpowiedział. Odniósł się tylko w bardzo dyplomatyczny sposób do natury poznania, do natury nauki. Jakie więc wnioski wypływają z wystąpienia pułkownika Nela na konferencji SALT? Moim zdaniem bardzo dwuznaczne. On w sposób bardzo charakterystyczny dla innych przedstawicieli Środowiska Disclosure, na przykład dla Grasza, przemyca pewne sensacyjne, ale ograniczone informacje i nie wchodzi w szczegóły, na nieszczęście dla nas. Czy to się wiąże z problemami prawnymi, jakich sobie może przysporzyć? Możliwe, o tym już nieraz mówiliśmy. Ale jest kilka rzeczy, nad którymi chcę, byśmy się mocniej zastanowili. Po pierwsze, po tym mocnym oświadczeniu, że NHI i obcy wchodzą od dawna w interakcję z ludzkością, Klaukus zadał pułkownikowi pytanie o dowody. O dowody, które są podstawą tego przekonania. No i Nelmu nie odpowiedział. Powołał się za to na innych ludzi, a to na to, co mówił Hellier, Eszed, Melon, Grasz, Elizondo. A jak wiemy, trudno jest stawiać ich w jednym rzędzie. Trudno jest ich oceniać jedną miarą. Eszed, który był ojcem izraelskiego programu kosmicznego, mówił rzeczy bardzo, bardzo kontrowersyjne, takie iście wycięte z internetu, że istnieje jakaś grupa kosmitów, jakaś ta federacja kosmiczna, że Trump prawie dokonał disclosure itd., tak ale źródeł Eszed nie podawał. Zatem stawianie go na linii z Graszem. Trochę obniża Graszowi wiarygodność, ale chyba jeszcze bardziej martwi to, że Nel, chociaż powiedział, że kosmici są na Ziemi aktywni na 100%, nie odpowiedział na zadane mu pytanie, i to pytanie najważniejsze w całej dyskusji. Możliwości są dwie, moim zdaniem, albo Nel coś wie, o czym nie może mówić, i tego nie akcentuje, albo też i to jest chyba gorsze. Święcie wierzy w to, co mówią Grasz, Eschet i wszyscy inni, ale nie chcę tutaj wyrogować. Druga sprawa. Zdaniem pułkownika, ta inteligencja nieludzka, wyższa, która gdzieś tam się kontaktuje z ludźmi, to są kosmici. On nie mówi, jak Grasz, o nowej fizyce, o przebyszach z innych wymiarów. Nie, on wskazuje jednoznacznie na kosmos, że to są kosmici, goście z wszechświata. Zatem mamy tutaj takie lekkie rozminięcie się z tym, co mówią inni sygnaliści, inne osoby z związane z Disclosure. Zatem zdaniem Nela te wyższe inteligencje nieludzkie to są po prostu starzy, dobrzy, obcy. Starzy, dobrzy kosmici nasi znajomi. Kolejna kontrowersyjna sprawa, która wynika z jego wypowiedzi. Rzekomy brak planu wobec obcych, brak priorytetów. Wiecie, osobiście bardziej wierzę w brak priorytetów, bo czy rządy, które ukrywają od kilkudziesięciu lat prawdę o UFO, mogą nie mieć planu, a może właśnie planem jest udawanie, że się ukrywa prawdę? Tutaj sprawa nam się robi deczko skomplikowana i zawiła, bo wynik zależy od tego, kim są obcy, czego oni chcą, jak się zachowują. Jeżeli w ogóle. Istnieje jakaś tajna, zakulisowa wiedza o obcych, rządy mocarstw, zaznajomionych z problemem, muszą mieć plan, muszą mieć priorytety i muszą mieć procedury. Jeśli ich nie mają, to oznacza, że na przykład to zjawisko albo te istoty, ta inteligencja zmienia swoją strategię, zmienia charakter manifestacji na przestrzeni lat albo wysyła sprzeczne sygnały. Sygnały, które mogą świadczyć niekiedy o jej wrogim nastawieniu. A to z kolei oznacza konieczność odpowiedzenia siłowego, prawda? No i dlatego się o tym nie mówi. Z drugiej jednak strony, jak sobie na to popatrzymy i jak się nad tym głębiej zastanowimy, to okaże się, że rzeczywiście takiego planu może nie być, bo po prostu dotąd żadne UFO nie otworzyło ognia i nie zademonstrowało jawnej wrogości. Że to są po prostu jacyś obserwatorzy, że to NHI, że te wyższe inteligencje nam się przyglądają, ale nie wchodzą w żadne, w żadne bliższe kontakty. Oni wchodzą w interakcje, ale nie wchodzą w kontakty. Oni podają rękę, ale nie mówią cześć. Tak bym to widział. Kolejna sprawa, która mnie nieco tak e, zaniepokoiła, to są słowa Nela na temat Watykanu. On to powiedział z taką pewnością, jakby papież wydał jakieś otwarte wytyczne na temat kosmitów i UFO, czego jak wiemy nie było. Chociaż pamiętacie ten odcinek o nowych wytycznych odnośnie zjawisk nadprzyrodzonych, yy, wprowadzonych 19 maja. Te nowe wytyczne mają taką formę, że one mogą się odnosić do obcych, mogą uruchamiać procedury w Watykanie, w Kościele, zarówno na wypadek. Jakiegoś tam cudu eucharystycznego, ale też na wypadek ewentualnego kontaktu z inteligencją nieludzką. I tutaj, kiedy zobaczymy, co dokładnie powiedział Nel o Watykanie, to użył słowa styczne, że Watykan wydał pewne rozporządzenia styczne z problemem NHI, czyli nie odwołał się jednak dosłownie. Czy to oznacza, że ta moja hipoteza mówiąca, że Stolica Apostolska rzeczywiście się przygotowuje poprzez te nowe regulacje na zetknięcie z czymś, co zostało bardzo ładnie nazwane przez Klaukusa wyższą inteligencją nieludzką. A co jeżeli jest tak, jak powiedział prowadzący rozmowę, że ujawnienie dokona się, ale dokona się tylko w tym względzie, że potwierdzi się istnienie takiej wyższej inteligencji nieludzkiej, ale ona nadal będzie dla nas nieosiągalna? Nie będziemy jej rozumieć, nie będziemy rozumieć jej intencji wobec nas, nie będziemy też rozumieć praw, w oparciu o jakie ona działa, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na to, jak ona tutaj przelatuje. Oni po prostu będą i my będziemy wiedzieli, że oni są. Jak to zmieni, drodzy Państwo, naszą rzeczywistość? Czekam na Wasze komentarze, jak wy rozumiecie to, co powiedział Nel, jak oceniacie jego wystąpienie czy jest to głos, który zostanie zapamiętany, a może nadal jest zbyt wiele? Wątpliwości. Piszcie, piszcie, pamiętajcie też o opcjach wsparcia kanału. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku.